No tutaj się zaczęło, że trzeba działać, trzeba to, trzeba tamto, ale na czym tu działać, jak drukarnia zapieczętowana, Niemcy przyszli, wywieźli wszystkie maszyny, linotypy i tak dalej, więc drukować na lewo nie można było, więc trzeba było znaleźć jakiś inny sposób. A w szkole na Karmelickiej, do której ja chodziłem, to tam był powielacz taki ręczny, to był taki wałek i siateczka i skrzynka, gdzie się robiło. I on stał tam w szafie. To była biblioteka, w bibliotece w szafie stał ten powielacz, więc powiedziałam Abraszy, że może by pójść zobaczyć. Ta szkoła była też zamknięta, zapieczętowana, ale to otworzyć w nocy to nie było znaczenia, nie miało znaczenia. Otworzyliśmy i stał nietknięty, piękny powielacz, który można było. Zabraliśmy ten powielacz i już w październiku wyszedł pierwszy numer nielegalnej gazetki, która się nazywała chyba Bulletin, no ile dobrze pamiętam. Gdzie były wszystkie wiadomości z frontu i nastawienie polityczne od razu w stosunku do Niemców i do Rosji, i te wszystkie historie, które partia polityczna pisze w takiej sytuacji, że w końcu zwyciężymy i nie martwcie się, bo będzie krótka wojna w Anglicy, Amerykanie, Amerykanów nie, w Anglicy i Francuzi tu zniszczą tych Niemców, co się za parę miesięcy okazało nieprawdą, ale mniejsza z tym. No i wtedy się zaczęła ta akcja podziemna, ale nie, to nie jest pełna prawda, bo zaczęło się w czasie wojny. Powstało takie społeczne towarzystwo, ZSS się zdaje się nazywało, nie było co jeść, a oni dostawali z miasta od Starzyńskiego przydziały dla ludności żydowskiej, dla tej dzielnicy. I tak nie wolno było przecież dawać jeść ludziom. Niemcy zrzucali ten chleb z ciężarówek i mieli ratować tą ludność Warszawy. A Żytos się jednak ukonstytuował i zaczął tworzyć nielegalne kuchnie, gdzie dawał ludziom zupę jeden raz dziennie, co było wielką rzeczą wtedy, bo kupić nic nie można było, sklepy wszystkie były wyczyszczone. Jeżeli nie były wyczyszczone, jedzenia nie było, tylko nawet wszystko inne. Nie, to ci właściciele tych sklepów wszystko pochowali, nic nie sprzedawali.